jednym z elementów mojej strategii jest to, żeby robić biznes od początku do końca w dobrych strukturach. Czyli trzeba go dobrze zaplanować, on musi być na dobrym fundamencie. To znaczy nie robić tego biznesu, jak wam przyjdzie, jak wam podpowie szwagier, nawet notariusz, a czasami nawet księgowy, bo księgowy nie jest od doradzania. Jeżeli są to jesteś księgowi, szanuję ten zawód bardzo, natomiast często, gęsto to są osoby, które doradzają w ramach kompetencji i doświadczenia, które mają, a często nie mają doświadczenia w inwestycjach, w nieruchomości, tylko mają doświadczenie w księgowości. A księgowy jest od księgowania, a doradca jest od doradzania. I teraz ja, jak mam problem prawny, podatkowy, czy jakiś case, to jeżeli to jest prosta sprawa, to zawsze idę do swojego księgowego, bo wiem, że on ma już rozwiązania. Jeżeli to jest trudna sprawa, idę do specjalisty. Tak samo jak do lekarza. Nie idę, wiem, że coś mi jest poważnego, to nie idę do lekarza rodzinnego z nadzieją, że mi pomoże. Tylko jeżeli boli mnie noga, to idę do lekarza od nogi, no. Do ortopedy, o. Zapomniałem. Jeżeli boli mnie głowa, idę do lekarza od głowy. I chcę, żebyście wiedzieli, że to jest bardzo, bardzo ważne. W jakich strukturze robisz ten biznes? Czyli moją strategią jest to, i ta strategia, uwaga, ja od kilku lat głoszę, jak herezję wręcz, że biznes w nieruchomościach najlepiej robić w ramach struktury spółek, w ramach spółki z o.o. I dzisiaj ta strategia, czy jest odporna na kryzys? Jest. Czy jest odporna na pandemię? Jest. I teraz ta strategia cały czas udowadnia mi, że robiąc to w ramach mojego systemu, wszyscy, którzy to robili od lat, będą z tego korzystali. Ci, którzy robią po swojemu, za to zapłacą. I ja od wielu lat mówię, że robić flipy tylko w ramach spółki z o.o. I chcę o tym z wami porozmawiać, jakby czym jest ta spółka i dlaczego warto ją robić. Czyli jak bezpiecznie prowadzić biznes nieruchomościowy. Dlaczego akurat ta spółka i dlaczego ja od 10 lat przestałem prowadzić działalność gospodarczą. Powiedziałem, że nigdy w tym kraju nie otworzę działalności gospodarczej już. Ale się złamałem jednak. W tamtym roku otworzyłem działalność JDG. I mam JDG też. Za chwilę wam o tym powiem. Kto z was ma działalność gospodarczą JDG? Okej, okay. I płaci ZUS. Dobra. A kto ma spółkę jakąkolwiek? Okej, okay, super, coraz więcej osób. Zazwyczaj jak pytałem, to bardzo mało osób, ale jest coraz dużo więcej świadomych osób, które prowadzą spółkę. Spółka to jest taka stabilna podstawa. Jest wiele mitów na temat spółek, wiele przekonań i wiele rzeczy, które są prawdziwe, wiele rzeczy, które są mniej prawdziwe. Jest tam wiele rzeczy, które są częściowo prawdą albo zależy, jak się na to spojrzy. Bo można spojrzeć na szklankę albo, że jest dopowo pusta, albo pełna. Natomiast w spółce jest wiele przekonań, które głoszą często osoby, które się teoretycznie na tym powinny znać. Ale do końca tak nie jest. I prowadzenie spółki, mit pierwszy taki, to jest prowadzenie spółki jest drogie. Mówi się, że spółka z o.o., księgowość spółki z o.o. jest drogie w prowadzeniu. I ja się z tym totalnie nie zgodzę. Bo spółkę z o.o., która ma 30 do 50 faktur, można zaksięgować, znaleźć księgowego w Polsce, który wam będzie księgował nawet za 300 czy 500 zł miesięcznie. A jeżeli spółka nie ma żadnych faktur, bo dopiero zaczyna, to jesteście w stanie księgowego, który nie będzie was szarżował za to faktury, tylko zamknie kwartał i weźmie od was 300 zł za kwartał, jeżeli spółka nie ma dużo faktur. Ja mam taką umowę z księgowym, że spółka, jak ma dużo faktur, to ja mu płacę dużo, bo płacę mu za każdą fakturę. Jak spółka ma mało faktur, czyli mało roboty, bo jak on nie powinien brać 1000 czy 2000 za spółkę, za samo istnienie, za jakby spółko bycie tak jakby, tylko on powinien brać za konkretną robotę, za ilość faktur, bo im on ma więcej faktur od ciebie, tym on ma więcej roboty. Jeżeli ma jedną fakturę, to ma często 10 razy roboty mniej, albo 8 razy mniej, niż jak ma 10 faktur. I jak jest dużo faktur, to ja płacę dużo, bo płacę nieraz po 2000 za jedną spółkę, ale mam wtedy setki faktur w tej firmie, w tej spółce. Ja mam ponad 20 spółek w pełnej księgowości i mam, obsługuje mi to księgowy, który nie doprowadza mnie do ruiny. Natomiast wiem, że często przypadkowa pierwsza lepsza księgowa, czy wasza ciocia, ktoś z rodziny, ktoś znajomy, jak zapytacie, ile za księgowanie, to wam powie tak samo jak moja księgowa. Jak jej płaciłem na JDG 10-13 lat temu,
300 zł, to mi powiedziała, że to samo w spółce będzie kosztowało 1200, jak dla Pana. Wyceniła mnie po moich dochodach, a nie po swojej pracy. I teraz ja uważam, że dobry księgowy, mądry księgowy, jest w stanie niewiele drożej księgować spółkę z o niż JDG. Bo czym się różni księgowanie spółki z o od działalności gospodarczej? Oczywiście trzeba zrobić plan kont, trzeba zrobić bilans, ale ile kosztuje bilans? 200 zł, 300 zł, 500 zł raz w roku. Tak? I teraz dobry księgowy jest jak dobry doradca. Jeżeli zapytasz słabego doradcę księgowego o trudną rzecz, to on będzie potrzebował całego dnia, żeby prześledzić cały internet i sprawdzić to, podzwonić, popytać, dowiedzieć się. Ale dobry doradca, dobry prawnik, doświadczony, będzie miał to w minutę. Tak? Będzie miał to od razu. I jeżeli wasza księgowa obecnie zajmuje się, księguje, albo dana księgowa księguje tylko i wyłącznie w małej miejscowości samych rzemieślników, przedsiębiorców, którzy są na ryczałcie, taksówkarzy i lekarzy, którzy mają kasę fiskalną, ale ona się kurzy, tak? I ona jakby specjalizuje się w JDG, bo większość księgowych jednoosobowych albo małych firm księgowych specjalizuje się w JDG. Tak? To będzie mówiła, że coś, co jest dla niej trudne, nowe, drogie, jakby ryzykowne, wyceni to więcej, bo musi do tego dojść, jak to zrobić, żeby wziąć za to odpowiedzialność. A ktoś, kto to robi jak maszyna, ma do tego system, ma do tego informatyzację, ma do tego pracowników, to robi to jak linia produkcyjna. I w dużej fabryce koszt wyprodukowania produktu jest dużo niższy niż u rzemieślnika. Kolejna rzecz, że spółka z o ma sens tylko przy niektórych działalnościach. Ja uważam, że spółka z o ma przy każdej działalności. I teraz kiedy nie można zrobić spółki z o? Kiedy w ogóle? Po pierwsze, jedyny taki prawdziwy powód to jest wtedy, kiedy ktoś jest na jednoosobowej działalności gospodarczej ze względu na to, że jego kontrahent tego żąda. Na przykład bank. Ktoś pracuje na umowie B2B z bankiem i bank tego żąda. Albo wziął dotację i musi tą firmę trzymać, żeby mu jej nie cofnęli. I ta firma musi istnieć. To wtedy rozumiem. Ale tak naprawdę nie ma dzisiaj powodu, dla którego nawet mikrobiznes, nawet kiosk ruchu, jak ktoś prowadzi, żeby nie robił tego w ramach spółki z o, bo to jest tańsze tak naprawdę i bardziej opłacalne i bezpieczniejsze przede wszystkim. Kolejna rzecz to jest to, że prowadzenie spółki z o wiąże się z podwójnym opodatkowaniem. Tak, wiąże się to z podwójnym opodatkowaniem, bo tak sobie ustawodawca zamarzył, żeby było. Natomiast ja osobiście z ludzi, których znam dobrze, w sensie wiem, że mają spółki z o, nie znam żadnego inwestora, przedsiębiorcy, który by tą drogą wypłacał pieniądze. Słyszałem o takim jednym, ale on był, nazwijmy to, osobą, która po prostu wolała zapłacić duży haracz i mieć z głowy. Wszyscy inni logicznie myślący przedsiębiorcy, którzy mają spółkę z o, płacą podatek dochodowy raz, a nie dwa. Ja nigdy nie wypłaciłem sobie dywidendy, czyli nigdy nie zapłaciłem podwójnego podatku. Zawsze opodatkowuję to pojedynczo. Jakby spółka z o jest idealnym tworem dla mnie. Idealnym to złe słowo, bo ona ma swoje wady, żebyście nie myśleli, że jest idealna. Jest najlepszym rozwiązaniem dostępnym na rynku. Ale co daje spółka z o przede wszystkim? Jak się mówi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak? To daje bezpieczeństwo. Oczywiście bezpieczeństwo też jest ograniczone, ale chodzi o to, że jeżeli ja mam dzisiaj wiele biznesów i część z was dzisiaj ma biznesy inne niż nieruchomości i nie będzie z nich rezygnowała, ja to rozumiem. Chodzi o to, że ja mam taką jedną zasadę, że mam swój koszyk, tu jest plecionka i te tutaj rzeczy to są jaja. To są moje biznesy. I teraz ja mam taką zasadę, tu mam flipy, tu mam deweloperki, tu mam jakieś inne inwestycje moje i teraz mam taką zasadę, że nie trzymam tych wszystkich jajek w jednym koszu, bo jeżeli bym coś by się stało w jakimś z tym z biznesów, to one zadziałałoby to jak jabłka. Jedna zaraza by zjadła drugą. Czyli można powiedzieć, że jeżeli miałbym jakiś problem w jakimś swoim biznesie, nawet niezależnie ode mnie, od lockdownu, bo załóżmy, miałbym knajpę i w leasingu miałbym kuchnię i za paręset tysięcy sprzęt i kochany rząd by mi zamknął możliwości zarobkowe, to można powiedzieć, że ten leasing zjadłby moje
to, co zarobiłem dotychczas na flipach, zjadłby moje deweloperki. Więc mówi się tak, i ja mam taką zasadę, że nie trzymam wszystkich jajek w jednym koszyku. Bo jak koszyk strącisz, koszyk spadnie, a wszystko się w biznesie może wydarzyć, to tak naprawdę wszystko tracisz. I ja mam inną zasadę. Ja mam koszyki, nie rysowałem tego tak nigdy, wielkanocne. Okej. Okay. Ja mam tych koszyków 20 kilka, chcę, żebyście wiedzieli, w różnych branżach, w szczególności. I w każdym koszyku jest jedno jajeczko. I to jajeczko czasami ma dwóch wspólników, albo jestem tylko ja, albo... I teraz chodzi o to, że jeżeli byłyby jakiekolwiek problemy w danym biznesie, to mówię, utylizujemy ten koszyk, wyrywamy chwasta. Nigdy mi się to nie zdarzyło, żebym spółkę utopił, żebym spółkę zamknął, bo nigdy żadna spółka nie upadła moja. Natomiast chodzi o to, że nawet, nie wiem, że jeżeli by dana spółka przestała działać albo nie działała dobrze, na przykład nie przeze mnie, tylko przez koniunkturę albo mojego wspólnika, pracownika, to chodzi o to, że mój cały kapitał, który zgromadziłem przez lata, budując nieruchomości, sprzedając nieruchomości, zarabiając, jest bezpieczny w pozostałych koszykach. Nawet powiedziałbym wam, że ja dzisiaj prywatnie nie kupuję nieruchomości na siebie. Ja je kupuję w ramach podmiotów, które je akumulują w spółkach portfelowych. Czyli ja mam spółkę tylko do tego, żeby trzymała mój majątek. Tylko po to, na przykład. Więc mam 20 kilka spółek do różnych celów i chcę wam to samo powiedzieć. I teraz to by się wydawało drogie. Nie, to jest drogie. Jak się do tego podchodzi na zasadzie, dobra, to robimy spółkę, bierzemy pierwszego lepszego księgowego i ogień. Jak tak zrobicie, to będzie drogo. To będziecie płacili za spółkę, która nie działa nawet 1,5 tysiąca miesięcznie. Czyli 20 tysięcy rocznie za to, że macie podmiot. Ja za taką spółkę płacę paręset złotych za rok, jeżeli ona tylko i wyłącznie trzyma majątek albo nieruchomość. Dlatego każdy projekt, i teraz tak, zasada jest taka, jeden projekt deweloperski to jedna spółka. Czy jeden flip to jedna spółka? No nie. No bo założenie spółki też trwa, kosztuje aż 350 zł, ale robimy tak, że ja mam spółkę do flipów jedną i wszystkie flipy są mielone w tej spółce. Wszystkie flipy. Tak? Dlatego wróćmy teraz do podwójnego opodatkowania. Jak ty z takich spółek wyciągać pieniądze? Jest kilka sposobów, jak z takiej spółki wyciągać pieniądze. Pierwszy pomysł to jest wypłata wynagrodzenia. Czyli możemy sobie wypłacić wynagrodzenie jako prezes zarządu. I takie wynagrodzenie możemy do pierwszego progu podatkowego wypłacić tylko i wyłącznie płacąc jeden podatek dochodowy 19%. To znaczy, że jeżeli spółka zarobiła, ta flipowa zarobiła 50 tysięcy złotych, to możemy ją bez problemu na koniec roku ją wyczyścić, żeby nie miała dochodu. Czyli wypłacić sobie cały ten dochód tytułem wynagrodzenia prezesa zarządu. Ile płacicie dzisiaj w działalności gospodarczej? Jakie podatki są? JDG, jednoosobowa działalność gospodarcza. Ile się płaci podatku PIT-u? PIT. Taki standardowy podatek, najbardziej popularny, to jest 19% liniówka, prawda? Czasami, jak ktoś zarabia bardzo dużo, to ma jeszcze plus 4 solidarnościowego podatku. Ja już go powąchałem. Nic ciekawego. A dzisiaj w Nowym Ładzie chcą, żebyście ile jeszcze płacili? Plus ile jeszcze? Było 9, a teraz trochę im rura zmiękła. Ile chcą? 4-5 chyba, tak? Jakoś tak. Chyba 5. Plus 5. Czyli 24% podatku. Plus tutaj. I bez możliwości odliczenia, tak? A w spółce ZO? Jak to wygląda? W spółce ZO mamy jedyny podatek dochodowy, który nas interesuje. To jest CIT. 9%. Oczywiście dla małych spółek. Dla małych, to znaczy poniżej 9 milionów złotych przychodu. A ile to jest 9 milionów przychodu? 20 flipów w ciągu roku. Czyli do 9 milionów, czyli do 2 milionów euro przychodu, obrotu, płacimy 9%. I teraz, czy ja potrzebuję te pieniądze mieć w kieszeni? No nie, ja nie potrzebuję. Być może część z was potrzebuje i są sposoby na to, żeby tą spółkę, żeby te dochody ze spółki wyciągnąć. Legalne sposoby. Nie mówię wam o tym, że robić jakieś lewe rzeczy. Mówię o tym, że możecie się w tej spółce zatrudnić. Możecie różne koszty generować przez tą spółkę. Legalnie ja staram się nie ryzykować, nie robić rzeczy na wydrę i nie robić takich rzeczy, które na pewno nie przejdą.
bo nie chcę później mieć problemów. Ja robię rzeczy, które są legalne, ale teraz, jeżeli mnie zapytacie, jak wyciągnąć 2 miliony złotych ze spółki do prywatnego majątku, to albo mi zapytacie, jak ja nieraz pytam doradców podatkowych, jak to wyciągnąć? A chcesz teraz? Nie. To przyjdź wtedy, kiedy będziesz chciał. Bo to prawo podatkowe zmieni się przez ten rok, 2, 3, 5 razy. Tak? Dlatego ja w ogóle nie potrzebuję wyciągać pieniędzy prywatnych ze spółki. Bo po co mi prywatne pieniądze w spółce? Bo ja, i teraz tak, jeżeli ja te pieniądze, załóżmy, zarobię tutaj 100 tysięcy złotych, tak dla uproszczenia, to ile zapłacę podatku? 9 tysięcy. I co mam w swojej kieszeni? W kieszeni spółki. 91 tysięcy mam do reinwestowania więcej. Czyli mam kapitał, który już tam wsadziłem, plus 91 tysięcy więcej. I wolę go reinwestować. Tak? Wolę go reinwestować. Ja wolę płacić 9% podatku i mieć pieniądze w spółce do reinwestowania, niż oddawać państwu 20-kilka% i mieć je dla siebie. Tak? Bo nawet jeżeli chcę kupić sobie nowy samochód, to kupuję go na siebie, czy kupuję go na spółkę? Na spółkę. Jeżeli chcę kupić sobie jacht, też kupuję na spółkę. Jeżeli chcę kupić sobie dom, na co kupuję? Na spółkę, ale inną spółkę. Taką, która nie prowadzi działalności operacyjnej. Żeby ten dom był bezpieczny. Był zaparkowany na innym podmiocie. I chcę wam pokazać taki sposób myślenia mój.